Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Jest to odcinek finalny, odcinek końcowy, odcinek, w którym wszystko się wyjaśni, czy zdobędę mistrzostwo pierwszej ligi tym składem. To jest skład mojego przeciwnika, zobaczcie na jego obronę, bardzo fajnie to rozwiązał, mega szybka obrona, ten Winnie ponad 90 pace'a, każdy go chyba zna. No i zobaczmy, co będzie się działo w tym meczu, trzymajcie kciuki, bo to będą dwa mega ważne spotkania. Jak widzieliście przed chwilą strzał Pele, chwilę później Luis Figo ruszył na bramkę przeciwnika i w 19 minucie zobaczmy to piękne podanie górą, ale nie wiem dlaczego w sumie Pele uderzał tu głową, bo chciałem, żeby poczekał i uderzył z woleja. No cóż, FIFA chciała inaczej. 22 minuta to strzał Rooney'a, niesamowite uderzenie i mogło być 1-0 dla mojego przeciwnika, na szczęście poprzeczka uratowała mnie przed stratą bramki. A to już piękny przechwyt Maldiniego, podanie do Hadziego, Hadzi do Paulo Futre, wychodzą 2-1 i Pele prosto w bramkarza. Ajajaj, szkoda. Naprawdę szkoda, że to tak się skończyło. To mogła być bramka. Mogła być bramka, która dałaby mi prowadzenie i dałaby mi trochę spokoju w tym meczu. Nerwowo od początku spotkania, 43 minuta, podanie do Daniela Sturridge'a. Ten strzela bramkę, ale na szczęście jest na spalonym. No i mecz dalej toczy się od początku, tak jakby dalej mamy 0-0. 52 minuta spotkania, to już druga połowa tego spotkania. Luis Figo podaje do Vieiry, ten z voleja i tuż obok słupka, ale by to była piękna bramka. Niesamowity wolej by to mógł być, no. 56 minuta, natomiast to kolejna sytuacja, po której Vieira tym razem nie doszedł do piłki, ale ona znalazła się szczęśliwie pod nogami Pele. No i mamy 1-0. Druga połowa spotkania zaczyna się dla mnie bardzo dobrze. Szybko objęte prowadzenie. No i teraz, żeby to tylko utrzymać. 64 minuta, znów Vieira, bardzo aktywny na murawie, bardzo aktywny, odkąd mam go w składzie, naprawdę dużo robi dobrego dla mojego zespołu. Tutaj troszkę szczęśliwie piłka mogła wpaść do siatki, no ale Howard bodajże na posterunku. 84 minuta, natomiast to już strzał Jovetića, który broni Van der Sar, sparował piłkę na rzut rożny i zobaczmy, czy coś się stało z tego fragmentu, z całego gry. Nic. Jak widzicie, ja postanowiłem się pobawić w 90 minucie już. Czy to była jakaś gra na czas? Nie, no po prostu czekałem, aż podejdzie do mnie, koleś nie podchodził, więc zacząłem sobie kapkować. No i tak czekałem, w końcu postanowiłem, że kurde, nie podchodzisz, to sobie sam wjadę w pole karne, uderzę Paulo Futre i mamy 2-0. No. Nie, to nie. W takich sytuacjach fajnie właśnie można się tak pobawić, bo kiedy podchodzi do was właśnie obrońca, opuszczacie piłkę na ziemię, robicie ruletkę i macie właśnie otwartą drogę do bramki. No cóż, 2-0, takim wynikiem kończy się to spotkanie. Kolejne 3 punkty i w następnym meczu potrzebuję już tylko jednego punktu, żeby zdobyć mistrzostwo. Także remis wystarczy mi, żeby zdobyć mistrza pierwszej ligi. I to jest ostatni skład w tym dzisiejszym odcinku, czy ostatni skład w tej serii. Zaraz się okaże. Zobaczymy. Hazard i Cuadrado, do tego Aguero, Di Maria. Świetny skład z BPL. Pierwsza liga, więc zobaczymy, jak koleś będzie grał. Paulo Futre, bardzo aktywny od początku spotkania. Paulo Futre, piękna ruletka, wjechał w pole karne, uderzył, mamy 1-0. Objęte prowadzenie już w 35 minucie. Oj, teraz gramy swoje, gramy dalej. Trzeba jeszcze podwyższyć to prowadzenie. Przynajmniej jedną brameczkę jeszcze strzelić, żeby trochę pewności w grze mieć, trochę spokoju. Znowu Pele, tym razem do Paulo Futre, który strzela swoją drugą bramkę. Nie, tuż obok słupka. Zobaczcie, jak on właśnie, ile on akcji takich przeprowadza, złamanie do środka i strzał Paulo Futre. Co niesamowite rzeczy. Tutaj świetna interwencja, po pierwsze Van der Sara, po drugie świetne wybicie Carlosa. A w 52 minucie Pele powędrował w pole karne, podał do Hadziego i... Tak jest, 2-0. Kolejna bramka Rumuna w moim składzie. Pięknie to zrobił Pele. Świetna ruletka, idealny moment i potem takie ładne podanie. A tutaj już Hazard, 54 minuta spotkania i mamy 2-1. Troszkę się rozkojarzyłem po tej mojej bramce, odpuściłem, no i... Szybko sprowadził mnie na ziemię tą bramką. Hazard bardzo groźny w tej drugiej połowie. Nie mogłem sobie z nim poradzić. Zobaczcie tutaj, jak mijał moich obrońców. No i Aguero pakuje piłkę do siatki. Mamy 2-2.
Czy to zakończy się przegraną? Nie! To jest remis i mamy mistrzostwo pierwszej ligi. Także tak kończy się obsesja doskonałości. Mistrz ligi pierwszej. Sezon po sezonie, awans po awansie. Wszystko udało się bardzo ładnie wygrać. Jeśli chodzi o statystyki mojego składu, zaraz to wszystko zobaczycie. Ja będę chciał wam też kilka słów przekazać, jeśli chodzi o obsesję doskonałości, ale na początek zajmijmy się statystykami. 58 spotkań wygranych, 8 remisów i tylko 3 porażki, bo tych dwóch nie liczę, ponieważ to były dwa disconnecty. Zobaczmy sobie jeszcze na statystyki moich legend. Van der Sar, Neville, który bramki nie strzelił, Maldini, tylko jedna bramka, ale to była ta kluczowa bramka w końcówce meczu. Desai, jedna asysta. Zobaczmy dalej, Roberto Carlos, 2 asysty, bez bramki w 18 spotkaniach. Patrice Vieira, mamy 2 bramki i 2 asysty. Pamiętacie, te jego bramki były niesamowite, naprawdę świetnie się nim grało. Hulit, też 2 bramki w 15 spotkaniach. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Hadzi, 4 bramki w 14 spotkaniach i 7 asyst. Luis Figo, aż 9 bramek, 1 asysta. Naprawdę, Figo grało mi się fenomenalnie w tej formacji. No i Pele, 149 bramek w 72 spotkaniach i 31 asyst. Niesamowity. Paulo Futre, 8 bramek, 9 asyst. Jeśli chodzi o Futre, świetny piłkarz, bardzo mnie zaskoczył na plus. A tutaj już mamy statystyki moje, jeśli chodzi tylko o sezony. No to praktycznie to samo. 58, 8, 5. 9 wygranych tytułów, nie zdobyłem tytułu tylko drugiej ligi. 247 bramek strzelonych, 83 stracone. Bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować teraz za każdy odcinek, za wszystkie łapki w górę, za 4 sezony spędzone wspólnie. Naprawdę to był świetny pomysł na serię. Obsesja doskonałości to była jedna z moich ulubionych serii na kanale, oczywiście do nagrywania. Nagrywało mi się bardzo przyjemnie, dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Dziękuję za wszystkie łapki, tak jak wspomniałem, za wszystkie wyświetlenia, za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty sezon. Czwarty sezon moim zdaniem najlepszy. Jak widzicie, posprzedawałem sobie tutaj troszkę, 18 milionów na moim koncie, ale zostali jeszcze inni zawodnicy do sprzedania. Także widzimy się już w nowych seriach, w piątek startujemy z czymś nowym. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie i piona.